3, 4. O ja, gdzie ja? A, w domu zapomniałem. Ty, ale fajnie się śpi bez sąsiadów i innych budzących wierceniem. O ja, naprawdę, na wsi czy tam w ogóle na zadupie jakimś się tak kozak śpi. By się tylko świnie budzą. Ale to już pomijmy. Idę zobaczyć właściwie, jak tam na moim komputerze, co się zmieniło, kiedy mnie nie było przez ostatnie kilkanaście godzin, czy tam. No nie wiem właściwie, ile spałem, nie mam zegarka. Dobra, sprawdźmy, co tutaj jest. Co? Aha, okej, dziwne. Nieważne. Sprawdźmy dalej. Dobra, wiadomości w sumie, oprócz tego, że żaba skoczyła na świnie, są normalne, ale dobra. Sprawdziłbym, jak dzisiaj jest pięknie. O, dziwna moja... dziwne, no bardzo dziwne widoki mam przed oknem i tyle. Sprawdźmy. No właściwie nic się tu nie zmieniło od ostatniej nocy, od ostatniego dnia. Dobra, wejdę sobie tutaj właściwie gdzie zwykle. No nie wiem właściwie, co mogę porobić. O, sprawdzę sobie moje te. Sprawdzę sobie moje oszczędności. Będę musiał to wykopać. O! Co? Jak ja nie mam oszczędności? Przecież miałem jeszcze wczoraj 2000 milionów? Coś takiego? Dobra, mniejsza. No trzeba coś poradzić. Albo ktoś mi ukradł, kiedy ja spałem. Albo magicznym sposobem się zapadł pod ziemię. No ale przecież ja mam taką ziemię, której się nie da zniszczyć. To co oni chcą ode mnie. Dobra, po prostu zrobimy tak. Trzeba będzie napaść na bank, tak, napaść na bank. Weźmy sobie, nie sądziłem, że tak szybko będę musiał użyć mojego akacza i wszystkiego, czego mam właściwie. Ułóżmy sobie to tak, o, amunicję dajmy do tyłu. No i właściwie kompas, żebym się nie zgubił. Dobra, no to będzie mi zimno, bo jestem właściwie w krótkich spodenkach i w krótkim wszystkim, ale szybko, trzeba będzie iść, dobra. No to co, ja chyba wyruszam, no. Nie pozostaje mi nic innego jak właściwie podróż przez 3 dni, bo z tego co wiem, tam się idzie tak daleko, że masakra. Dobra, no to idziemy. Jestem! O kurde, rzeczywiście jestem, to nie były zwidy. Dobra, ale się dziwnie czuję. Jakby mi... no naprawdę, pranie mózgu jakbym miał, dobra. O Jezu, uderzyłem głową! O, dobra, nieważne. Dobra. W ogóle, nie wiem, ja tak bez zastanowienia właściwie tu wchodzę? Jakbym nie zastanawiał się, czy tu ktoś zaraz nie będzie stał? O kurde, to nie był mit, że to tu jest. Ten bank. W sumie właściwie ja mówię, że ja tu jestem, a właściwie to... Dobra, nieważne. W ogóle czemu ja nie mam wyciągniętych moich rzeczy? A, i właśnie, po drodze sobie zrobiłem lepszy kill-off. Bo właściwie później by się okazał, że jakiś diament, a... A na kamiennym to ciężko by diament było wykopać. Aha, no i tu jest ściana. I co ja teraz zrobię? Dobra. Właściwie IQ 200, bo wykopię to. Dobra, nie spodziewałem się, co tego zrobię. XD. Aha, no i tu są teraz lasery. Dobra, sprawdźmy w sumie, czy one parzą. Nie, właściwie nie parzą, ale jest taki dziwny ból. Nie wiem, zazwyczaj... Ty, tu ktoś był? Co jest grane? Czemu tu... Aha, tu ktoś był. A właściwie, po co ja tu się wkopuję? Między te lasery. Właściwie, dobra, od razu się przekopię tu. Cyk, okej. Okay. Co jest diament? To nie był mit. Ty, właściwie... Zakładam, że tu są jakieś pieniądze. Ale w naszym kraju, czyli... Myślałem, że mamy większy bank, ale dobra. Dobra, żeby się teraz alarm nie odpalił. Dobra. Nie odpalił się alarm, teoretycznie by się już odpalił, chyba że teraz jak wezmę... Nie, nie odpalił się, dobra, bierzemy to. Ty, w takim jednym jest 3000 złotych właściwie. W takim jednym. Znaczy, właśnie, no ponad 3000, w takim jednym stosie tego. Ponad 3200 dokładnie. Dobra, weźmy to szybko, bo jeszcze trzeba diament wziąć, a pewnie jak wezmę diament, to się uruchomi alarm. Ale ty, ale dziwne, że w ogóle się przy tym nie odpaliło, nie? Właściwie uciekłbym, gdyby się odpaliło, no ale nie odpaliło się, mam farta. Dobra, teraz żeby to tylko dobrze przeskoczyć. Dobra, jest, jestem, żyję. Jestem mądry, tak, bardzo. Dobra, teraz tak, bo zakładam, że tu już musi się odpalić alarm.
Jak tutaj by się nie odpalił alarm, to naprawdę nie wiem, o co chodzi. No, więc trzeba to zrobić najszybciej, jak tylko umiem. Dobra. O kurde, no jak myślałem, że będzie alarm, to jest. Dobra. Trzeba stąd szybko uciec. Dobra, szybko, szybko, szybko. Żebym nie wbiegł w laser. Dobra. Nawet tego nie muruję, nie ma sensu. Dobra. Szybko, szybko, szybko. Zaraz tu przyjdą. Trzeba stąd jak najszybciej uciekać. Zanim tu przyjdą. O Jezu, ten alarm wydaje się być coraz głośniejszy. A właściwie coraz ciszszy, bo już uciekam. Dobra, szybko, szybko, szybko. Tak, żeby mnie nie mogli zobaczyć. Dobra. A, i na pewno nie będę mógł wracać do domu, bo znając nasze służby, będą mieć pewnie jakieś moje odciski palców, a ja już raz byłem złapany przez policję, więc wiedzą, gdzie mieszkam, więc nie będę mógł wrócić do domu przez najbliższy tydzień, no w sumie nawet więcej. Dobra, no to będę po prostu musiał gdzieś indziej przenocować, ale Jezu, ale mam, nie wiem, skurcze, dreszcze. Dobra. Szybko trzeba, nie wiem, za tą górę wejdę. Nie, to jest przecież za blisko. Kurde, szybciej trzeba uciekać. No, ała. Kostka mi się podwinęła. Dobra, szybko, szybko, szybko. No, siema, Lawson. Dobra, nieważne. Jezu. O, wungiel. Dobra, szybko. Siema, wungiel, ale ja nie mam dla ciebie czasu, bo jakby zaraz mnie znajdzie pan sąsiad, któremu nie dałem majątku i karma mi wróciła. Dobra, szybko, 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 szybko. Za tą górę myślę, że... Nie no, nie wiem, czy starczy, ale dobra, szybko. A w ogóle tam był ten właśnie kowel, taki jakby skruszony, jakby ktoś chciał to załatać. Czyli zakładam, że rzeczywiście ktoś tam jeszcze też próbował to obrabować. Co nie zdarza się zbytnio. No ja jestem wyjątkowym chyba typem złodzieja. Dobra, tutaj chyba będzie już okej. Chociaż oni też mogą tutaj być, bo właściwie... No jest to trochę drogi, ale myślę, że jeszcze ucieknę. Zobaczymy, ile ucieknę. Dobra, no to się chyba... Będę... O Jezu, ile ja już idę bez przerwy? 2 dni? Przecież mój organizm już siada normalnie. Przecież dosłownie... Nie, dobra. Jak... Co? Dżungla? No to chyba już... Pandzia! O kurde! Dobra, szybko. Trzeba znaleźć miejsce, gdzie mogę przenocować. Nie wiem, chociażby... Właściwie nie przenocować, tylko przespać się, bo cały czas jest dzień. Dobra, ale mam chociaż diament. Dobra, po prostu idę spać. Co ja tu robię? Lunatykowałem? O co tu chodzi? Kotki! O, i tam misiu. Panda? Dobra, nie odróżniam. Dobra, pójdę po jagody. Ty, ale ja naprawdę lunatykowałem? Przecież ja nigdy w życiu nie lunatykowałem. I nagle pojawiłem się koło drzewa? Co to było może spowodowane tym, że bardzo długo nie spałem, właściwie 3-2 dni. Ale dobra, już teraz powinno być wszystko w normie. Zaczynam iść w kierunku domu. Kompas mi chyba pokazuje dobrze, bo kierunek tam, gdzie mam się udać. Myślę, że po dżungli jakoś tak, że muszę obejść całą dżunglę albo bardziej przejść. Ała, moja kostka. Dobra. O kurde, kiciuś kolejny, ty się mnie nie boisz? O kurde, on się mnie... A dobra, jednak się boi. A co jak ja cię pacnę? A, on się chyba bardziej boi. Myślałem, że mnie zaatakuje. Dobra, po prostu chodźmy. Chodźmy... No nie wiem, no. Co ja mogę więcej robić niż iść? Kurde, nie wiem, czy... Dobra, wyszedłem. Nie, ja wolę chyba w tym kierunku iść bardziej. Kompas mnie niby pokazuje... Albo w sumie chyba tutaj też przejdę, skoro mi tak kompas pokazuje. Dobra, przejdę w sumie tędy. I chyba już się zaczynają moje góry. Albo tam są moje góry, tam dalej, dobra. To idziemy w takim razie tam. Dobra. O kurde, tu też nawet są nawet fajne rejony. Nie wiem czemu w ogóle dopiero teraz, kiedy ja tutaj łażę, znalazłem... o kurde, jednak nie wiem, czy to są moje tereny. Bo, o kurde... To może być w ogóle w innym kierunku. Nie, kompas mi pokazuje, że to jest tam. To chyba nie może być tam. Nie, ja idę w tą stronę, nie ufam kompasowi. Jak byłem w domu, to kompas mi pokazywał, że byłem w zupełnie innym kierunku, więc... Nie wiem, ale poznaję troszkę to miejsce. Wyszedłem już niby z dżungli. Okej. Okay. Czyżby tam? Nie. Czy tam jest mój dom? Dobra, muszę to sprawdzić. Nie, wydaje mi się, że to nie jest mój dom. Mój dom...
chyba jest... Dobra, pójdę tam w sumie. Nic mi nie zaszkodzi tam pójść. Wydaje mi się, że właśnie to by jest w tref innym. O kurde, to jest... No, to był mocny spadek, to nie było... To nie były 2 metry, tylko 4-5. Więc troszkę zabolało, ale... Nie ma żadnego problemu. W końcu ja jestem wyskilowany. Ja chodziłem na gimnastykę. Czy to jest mój dom? No właśnie, mówię. Co? To jest mój dom. Tylko... Czemu? Dobra, jednak nie fajnie mieszkać na zadupiu. Co? Co tam pisze? Moja tajna bo... Moja baza? Właściwie z moją bazą się nic nie stało. Ale... FBI z nami... Co? Co ty tu robisz? Menelu robaku walony! To ty jesteś z tymi FBI-owcami, czy kim to jest? No. Właśnie. Z nami się nie zadziera, czy coś takiego. Dobra, czekaj, ja może tam wskoczę. Ty, ale w sumie... Jedyne, co przeżyło, to... Mój dach, coś takiego. Ty. Zostawili... O. Pójdę wysadzić im bazę, czy coś. Dobra. Nie myśl sobie, że możesz nas okradać? Dobra, zrobimy tak. Kurde, ja nie wiem, gdzie jest ich baza. Dobra, dobra, pomyślmy. O, z tego, co mi się przypomniało, jak się wysadzę trotylem, to się pojawię... Dobra, nieważne, spróbujmy po prostu tego. Mam nadzieję, że to zadziała. Wykopię nawet to. Witam widzowie pod dzisiejszym odcineczku. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał. Zostawcie tutaj 349 łapek w górę, a będzie kolejny odcinek z napadu. No i co ja mogę powiedzieć? Siema, Lu320.